Szanowni Państwo, jest mi niezmiernie miło powitać Państwa w Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówko, zarówno wszystkich zgromadzonych tutaj u nas w muzeum, jak i osoby, które śledzą nasze wydarzenie poprzez transmisję w internecie. Szanowni Państwo, dzisiaj się spotkaliśmy, bo mamy do czynienia z wielkim otwarciem, z premierą dwóch książek. Jedna z nich jest wydana przez nasze muzeum i to jest biografia Bronisława Piłsudskiego. Oryginalnie ta biografia została wydana w 2019 roku. Jest ona autorstwa profesora Sałady. A druga książka to dzienniki Bronisława Piłsudskiego z okresu wileńskiego z lat 1882-1885. To wydarzenie jest współorganizowane z Instytutem Polonika, także mamy ogromną przyjemność mieć tak zacnego partnera. Mamy dwie książki i też te dwie książki skłaniają do takiej szerszej refleksji na temat tego, co się wydarzyło w ciągu ostatnich kilkudziesięciu lat, jeżeli chodzi o upamiętnienie i przywrócenie de facto pamięci o Bronisławie Piłsudskim. Dla mnie osobiście ta historia się zaczęła 25 lat temu, gdy studiowałem historię i na przedmiocie antropologia kulturowa, który był prowadzony przez świętej pamięci profesora Wojciecha Bursztę, padły dwa nazwiska, dwóch Bronisławów. To był Bronisław Piłsudski i Bronisław Malinowski. Oni byli wskazywani jako ci prekursorzy polskiej antropologii i etnografii. Od tych 25 lat sporo się zmieniło dzięki wysiłkowi polskich, rosyjskich, japońskich naukowców i dzięki wysiłkowi polskich, między innymi polskich instytucji kultury. I tutaj należy wymienić przede wszystkim Muzeum Tatrzańskie, Centrum Manga, to obecnie Muzeum Manga i Muzeum Miejskie w Żorach. Nasze muzeum się stara wpisać w tą szerszą akcję, bo mamy ku temu oczywiste powody. Jesteśmy Muzeum Józefa Piłsudskiego i jesteśmy instytucją współprowadzoną przez Fundację Rodziny Józefa Piłsudskiego. I chociażby w ostatnim roku więcej miejsca poświęciliśmy Aleksandrze Piłsudskiej, w tym roku więcej naszej aktywności poświęcimy Bronisławowi Piłsudskiemu. Szanowni Państwo, żeby podać takie przykłady naszej najbliższej aktywności, to chociażby już jutro zaczynają się warsztaty dla rodzin. Te warsztaty będą polegały na malowaniu figurek, jakie znamy tradycyjnie z północnych wysp japońskich i z Sahalinu. Na ukończeniu jest portal poświęcony Bronisławowi Piłsudskiemu i w przygotowaniu również jest wystawa poświęcona Bronisławowi Piłsudskiemu. Na koniec chciałem podziękować wszystkim tym, którzy się przyczynili do tego, że dzisiejsze wydarzenie ma miejsce. Przede wszystkim instytucjom, które wsparły wydanie biografii Bronisława Piłsudskiego. Przede wszystkim Fundacji Japońskiej, Japan Foundation. Bardzo dziękujemy za wsparcie i bardzo dziękujemy za wsparcie Muzeum Manga jako współwydawcy tej książki. Na koniec osobiście chciałem podziękować pani Danie Onyszkiewicz, bo to ona była inicjatorką wydania tej biografii na rynku polskim i pani Jadwidze Rodowicz-Czechońskiej, która koordynuje ten projekt w naszym muzeum i to jej przekazuję teraz głos. Dziękuję bardzo. Dzień dobry Państwu. Oddałam mikrofon, bo się sprzęga i to jest jakieś zakłócenie. Bardzo bym nie chciała. Dla mnie ogromna radość, że wszystkich Państwa widzę tutaj. Chcę też serdecznie powitać wszystkich, którzy nas obserwują online, łącznie z widownią w Japonii, bo wiemy, że informacja o dzisiejszym wydarzeniu poszła aż do kraju wschodzącej wiśni i przy 8 nawet godzinach różnicy wiem, że jest takie grono, które tam nas ogląda, więc bardzo serdecznie witam. Proszę Państwa, ja będę dzisiaj pełnić rolę troszkę takiego Cerbera czasowego, ponieważ musimy połączyć
To, co teraz się odbywa, to jest teatralnie rzecz biorąc prolog. Potem będzie akt pierwszy i rozmowa o naszej książce, opowieść o Bronisławie Piłsudskim. Król, Polak nazwany królem Ainów. Potem mamy intermezzo, tutaj już sprzęt przygotowany. Potem będzie akt drugi, wspaniała publikacja, na którą czekaliśmy. Badacze nie tylko Józefa, nie tylko, o proszę, Józefa także, Piłsudskiego, Bronisława Piłsudskiego, ale też badacze po prostu życia Polaków na Litwie, historii Litwy czekali. Więc, a potem na koniec zaprosimy już na taką trochę może luźniejszą, nietradycyjną formułę pytań i odpowiedzi na sali, ale na rozmowę mniej formalną właśnie w saloniku, przez który Państwo przeszliście przy kawie i drobnym poczęstunku. Zapraszamy do snucia refleksji myśli na temat tego, o czym jest mowa. Za chwileczkę będę prosiła o zabranie głosu i właściwie już chciałam poprosić panią dyrektor Narodowego Instytutu Polskiego Dziedzictwa Kulturowego za granicą, panią Dorotę Janiszewską-Jakubiak. Bardzo proszę. Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie. Na początku chciałabym przede wszystkim podziękować naszym miłym gospodarzom, że możemy wspólnie dzisiaj świętować wydanie dwóch tak ważnych książek poświęconych Bronisławowi Piłsudskiemu. Tak się jakoś złożyło, że Bronisław Piłsudski w pewnym momencie zaczął mi towarzyszyć. Jeszcze kiedy pracowałam w Ministerstwie Kultury, miałam okazję poznać obecną tutaj wtedy ambasador Japonii, panią Jadwigę Rodowicz-Czechowską. Ta znajomość pani ambasador z naszym ministerstwem skończyła się bardzo ważnym odsłonięciem pomnika Bronisława Piłsudskiego w Sierao. I to był ten taki właściwie pierwszy moment dla mnie, kiedy zaczęłam się bardziej interesować Bronisławem Piłsudskim. A potem, kiedy trafiłam do Instytutu Polonika, Bronisław Piłsudski znowu się pojawił w moim życiu, bo tak się złożyło, że jednym z pierwszych projektów, jaki realizowaliśmy w Instytucie, była konserwacja grobu Bronisława Piłsudskiego. Bronisław Piłsudski zakończył życie tragicznie, w nie do końca jasnych okolicznościach, ale to Państwu myślę, że nie muszę o tym opowiadać. Zmarł w Paryżu, utopił się w Sekwanie, a pochowany jest na cmentarzu nazywany Panteonem Polskiej Emigracji, na cmentarzu w Montmorency. I ten nasz, jeden z naszych pierwszych projektów konserwatorskich to właśnie była konserwacja grobu Bronisława Piłsudskiego. Od razu też na początku działalności Instytutu Polonika tak się złożyło, że nawiązaliśmy kontakt z panią profesor Żyndul. I też bardzo się dzisiaj cieszę, że po tych no prawie że 4 latach współpracy wreszcie możemy świętować wydanie książki. A dla nas ta książka jest też ważna, dlatego że jest to czas wileński Bronisława Piłsudskiego. To jest czas wileński rodziny Piłsudskich, z którymi znowu jesteśmy w tej chwili bliżej związani, prowadząc prace konserwatorskie w kościele w Powiewiórce, w tak zwanym kościele Sorok Polskim, w którym chrzczony był Józef Piłsudski, w którym chrzczony był też Bronisław Piłsudski i starsze rodzeństwo przed przeprowadzką rodziny do Wilna. Gratuluję serdecznie autorom, panu profesorowi Sawadzie, pani profesor Żyndul, że udało się to wielkie dzieło publikacji tych dwóch bardzo ważnych i bardzo interesujących książek doprowadzić do końca. I jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim naszym partnerom, gospodarzom, że dzisiaj możemy się spotykać w tym pięknym miejscu. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję pani dyrektor. A teraz chciałam poprosić o zabranie głosu panią Michiko Makino, dyrektor Instytutu Kultury i Informacji Japońskiej, ambasada Japonii w Polsce. Bardzo proszę. Szanowny panie dyrektorze, szanowna pani ambasador, szanowna pani dyrektor, szanowni państwo. Bardzo dziękuję za zaproszenie na dzisiejsze spotkanie. Bronisław Piłsudski i jego związki z Japonią są coraz bardziej znane również w Japonii dzięki pojawiającej się coraz większej liczbie opracowań na jego temat. Jestem pewna, że dwie publikacje, które mają dziś premierę, również przyczynią się do pogłębiania przyjaźni
między naszymi krajami. Chciałabym wyrazić swoją wdzięczność wobec wszystkich osób i instytucji, które zaangażowane były w wydanie tych publikacji oraz i również zorganizowanie dzisiejszego takiego wspaniałego spotkania. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję, pani dyrektor. Chciałam teraz poprosić panią Danutę Onyszkiewicz o zabranie głosu i przedstawienie nam króciutko tego, jak doszło do tego, że pani nam zaproponowała w Polsce wydanie tej książki. Bardzo proszę. Dzień dobry wszystkim. Dzień dobry wszystkim, którzy oglądają nas online. Chciałam bardzo podziękować po pierwsze za zaproszenie, za możliwość tego, że muzeum podjęło się tego niesamowicie trudnego wyzwania przetłumaczenia książki na język polski. Jak do tego doszło? A mianowicie odbyłam podróż dookoła świata śladami Bronisława Piłsudskiego. Dotarłam do Japonii. Będąc w Japonii, Instytut Polski w Tokio pokazał mi książkę profesora Sawady, co było dla mnie nowością. Ja nie wiedziałam o tym, że taka książka wyszła w Japonii. Nic też dziwnego, ja po japońsku nie mówię, więc nie wiedziałam o tym wydaniu. Jednak jak tylko zobaczyłam tę książkę i wiedziałam, znam profesora Sawadę od 12 roku życia, kiedy po raz pierwszy przyjechał mój wuj Kazuyasu Kimura do Polski. I znam profesora Sawadę, wiem, że bardzo szczegółowo podchodzi do tematu Bronisława Piłsudskiego i poszukiwań informacji na jego temat. Dlatego jak tylko dostałam książkę do mojej ręki, wiedziałam, że to jest bardzo wartościowa pozycja, którą trzeba będzie przetłumaczyć na język polski. Jednak moje umiejętności takiej organizacji są niestety niewielkie, ale doszłam do wniosku, że muszę podjąć jakieś próby, żeby chociaż jakieś znajomości nawiązać, żeby móc przetłumaczyć tę książkę. Więc skontaktowałam się z profesorem Henrykiem Lipszycem, który tutaj jest również z nami, żeby przyszedł z pomocą znalezienia odpowiedniego tłumacza. Profesor Lipszyc powiedział mi, że jedną osobę, którą może mi polecić, jest pani Barbara Słomka. Skontaktowałam się oczywiście z nią, porozmawiałyśmy, przekazałam książkę i pani Barbara bardzo uprzejmie zgodziła się na przetłumaczenie. No ale teraz trzeba było znaleźć wydawcę, co nie jest wcale takie proste, więc skontaktowałam się oczywiście z Muzeum Józefa Piłsudskiego. Doszłam do wniosku, że już mają tutaj dział, który prężnie działa w stosunku a propos Bronisława Piłsudskiego, no i oczywiście pani ambasador Jadwiga Rodowicz-Czechowska. Wzięła to na siebie, za co jestem bardzo, bardzo wdzięczna i wiem, jaki to jest ogrom pracy, który był włożony w i tłumaczenie, i organizację druku. Jest to ogromna rzecz i mamy w Polsce tłumaczenie, mamy biografię, szczegółową biografię Bronisława Piłsudskiego, za co bardzo, bardzo wszystkim dziękuję, wszystkim instytucjom, które są związane z tłumaczeniem i no mamy w końcu biografię, niech to idzie w świat, niech to idzie po Polsce, żebyśmy dowiedzieli się więcej i mogli zacząć dyskusję na temat życia i dorobku Bronisława Piłsudskiego, który po sobie pozostawił. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Tyle tu miłych słów padło pod moim adresem. Ja chcę bardzo serdecznie panu Zbigniewowi Dziedzicowi podziękować za po prostu benedyktyńską pracę nad tym projektem. Proszę państwa, ponieważ już to jest ta książka, o której mówimy, książka profesora Kazuhiko Sawady, oddajmy w takim razie głos dwóm osobom w Japonii, które są z nami, bardzo ważne, właśnie autor, pan profesor Kazuhiko Sawada i pan Kazuyasu Kimura, wnuk Bronisława Piłsudskiego. Bardzo prosimy o nagranie z ich przesłaniem dla nas.
皆さんこんにちは。私はブロニスワフ・ピウスキーの孫、木村和也です。Nazywam się Kazuyasu Kimura i jestem wnukiem Bronisława Piłsudskiego. Bardzo cieszę się z wydania w Polsce dziennika Bronisława Piłsudskiego, pisanego przez niego między 15 a 17 rokiem życia, jak również z wydanej wcześniej w Japonii książki Kazuhiko Sawady, opowieść o Bronisławie Piłsudskim, Polak nazwany Królem Ainu. とても嬉しく思います。ピウスキーといえば、ポーランドの方は、Jeśli się w Polsce powie Piłsudski, to zazwyczaj myśli się o twórcy niepodległej Polski, ojcu niepodległej Polski, Józefie Piłsudskim. Bronisław był jego starszym bratem. ポーランド歴史では、w Polsce, w historii Polski, pojawiło się już wiele publikacji o życiu i dziele Józefa Piłsudskiego. Ale obaj bracia przecież byli zamieszani w nieudany zamach na cara Aleksandra III i jako przestępcy państwowi skazani na zesłanie w różne miejsca na Syberii. Po upłynięciu wyroku, obaj nie tracąc determinacji, oddali się różnym sprawom. Józef niepodległości Polski, a Bronisław badaniu mniejszości narodowych. Przeżyli dwa różne żywoty. Bronisław w późniejszym okresie życia powrócił na ziemię Polski. Okres, w którym działali, był niezwykle obfity w wydarzenia. W Polsce koniec rozbiorów, pierwsza wojna światowa i odzyskanie niepodległości. W Japonii wojna z Chinami i wojna z Rosją, a także modernizacja kraju. Na temat Bronisława odbyło się już wiele konferencji. Publikowano materiały, fragmenty jego pamiętnika, czy też prace badawcze. Ja jednak jestem przekonany, że w Japonii byłoby bardzo ciekawe móc przeczytać jakieś opracowanie biografii Józefa Piłsudskiego. Lub też jako swoisty spin-off, film, na przykład dokumentalny na jego temat. Ogromny materiał na temat Bronisława został przebadany i zebrany przez profesora Sawadę. Wielkie zasługi poniosła osoba tłumaczki, pani Barbary Słomki. W imieniu mojego dziadka, Bronisława, składam im gorące podziękowania. Jestem wdzięczny również wielu innym badaczom z przeszłości. Wyrażam podziękowanie także wobec Fundacji Japońskiej oraz Krakowskiego Muzeum Japońskiej Sztuki i Techniki Manga. Bardzo dziękuję. Panie i panowie, dzień dobry. Nazywam się Kazuhiko Sawada, emerytowany profesor Uniwersytetu Saitama w Japonii. Honjitsuwa Secho no Polandowa. Mam zaszczyt wystąpić przed Państwem z okazji wydarzenia promocyjnego związanego z publikacją mojej książki w języku polskim.
Przed 40 laty zetknąłem się po raz pierwszy z postacią Bronisława Piłsudskiego podczas moich studiów doktoranckich. Byłem wówczas na rusycystyce i zajmowałem się Simejem Futabatejem. To pierwszy wybitny rusycysta w Japonii, tłumacz, a także sławny pisarz. To właśnie z nim Bronisław Piłsudski podczas pobytu w Japonii nawiązał ożywione kontakty. Natknąłem się też wówczas w pracy materiały do studiów nad językiem i folklorem Ainów. Z takim zdaniem. Kontaktując się z tymi dziećmi natury, których przyparło do muru wtargnięcie zupełnie innej formy cywilizacji, zrozumiałem, że korzystam z określonej siły. Sprawiało mi przyjemność, niesienie radości i nadziei na lepszą przyszłość dla tych współplemieńców, martwiących się z powodu uciążliwości życia, które doskwierały im coraz bardziej. Ta jedna wypowiedź wywarła na mnie wielkie wrażenie i tak stopniowo uległem czarowi i magii Bronisława Piłsudskiego. Do chwili obecnej badam tę postać. Szczególnie atrakcyjne jest poznawanie jego radości i zmartwień na podstawie korespondencji, którą prowadził z bliskimi sobie osobami. Dzięki Bronisławowi Piłsudskiemu mogłem odwiedzić Polskę, Rosję, Litwę, Czechy, Stany Zjednoczone, badając pozostawione tam w bibliotekach i archiwach dokumenty. W Polsce były to Biblioteka Narodowa Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Nauk w Krakowie, Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności, Archiwum Narodowe w Krakowie, Biblioteka Jagiellońska, Muzeum Etnograficzne w Krakowie, w Zakopanem Muzeum Tatrzańskie, a w Warszawie Archiwum Akt Nowych i wiele innych. We wszystkich tych instytucjach pracownicy byli niesłychanie życzliwi. Praca moja była zatem przyjemnością, a dzięki niej efekty mojej pracy bogate. Miałem też szczęście przez 35 lat współpracować ze znakomitymi badaczami, jak profesor Antoni Kuczyński czy profesor Alfred Majewicz. W Rosji z kolei pan Władysław Łatyszew i w Japonii Koichi Inoue. Jako najwspanialszą konferencję międzynarodową pamiętam tę zorganizowaną w 1999 roku w Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga z profesorem Majewiczem w roli głównej. Powiedziałem wcześniej, że uległem czarowi i magii Bronisława. Bo dziedziny, które zgłębił, to nie tylko etnologia i etnografia, to też antropologia kultury, językoznawstwo, etnomuzykologia, historia, studia genderowe. Gdy się raz zacznie badania nad Bronisławem, nie widać końca i ma się coraz więcej pytań, wątpliwości, poszerza się pole widzenia. Mogę powiedzieć, że wymagało to ode mnie odwagi, a po latach badania tak wielkiego dorobku
To badanie dalsze stało się dla mnie obowiązkiem i wyzwaniem. W projekcie wydania książki w języku polskim bardzo pomogli mi Danuta Onyszkiewicz, ówczesny dyrektor Muzeum Józefa Piłsudskiego, pan Robert Supeł, pani Jadwiga Rodowicz-Czechowska, czy też pani Barbara Słomka. Wydanie książki w Polsce było pomysłem pani Danuty Onyszkiewicz. Pani Jadwiga Rodowicz-Czechowska dbała o postęp prac i pozostawała ze mną nieustannie w kontakcie. Wreszcie Barbara Słomka, dopytując mnie z przenikliwością, wykazała się niezwykłym profesjonalizmem w pracy tłumacza. Otrzymaliśmy wsparcie Fundacji Japońskiej, Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Tokio i Instytutu Polskiego w Tokio. Wyrażam wobec nich moje głębokie podziękowania. W 2009 roku odwiedziłem willę Milusin w Sulejówku i spotkałem się wówczas z panem Krzysztofem Jaraczewskim oraz panią Jadwigą Jaraczewską. Dzisiaj niestety nie mogę być fizycznie z państwem, ale obiecuję sobie kiedyś koniecznie odwiedzić Muzeum w przyszłości. Dziękuję za uwagę. Do widzenia. Pan profesor prosił jeszcze, żeby dodać taką rzecz, kiedy się okazało, że nie będziemy mieć takiej sesji pytań i odpowiedzi otwartej na sali, do niego przez Zoom. Chciał jedną rzecz, że udało mu się szczegółowo przedstawić okres sahaliński, i Władywostocki wyjątkowo dokładnie opisał poglądy Bronisława Piłsudskiego na Japonię i Japończyków. Było to możliwe, ponieważ mógł swobodnie korzystać z materiałów po japońsku, rosyjsku i angielsku. Jest jeszcze kilka rzeczy do uzupełnienia. Po pierwsze, uzupełnienia wymagają dzieciństwo i młodość na Litwie. I to myślę, że dzięki dzisiejszej publikacji Poloników będzie możliwe dopiero. I okres galicyjsko-europejski po powrocie Piłsudskiego do Europy. Powodem takim jest, że nie mógł w pełni korzystać z materiałów po polsku, a ze źródeł po litewsku w ogóle. Okres amerykański, czyli od sierpnia do początku października 1906 roku, jest bardzo słabo udokumentowany i tu jest pole otwarte do dalszych badań. Następny temat, bardzo ciekawy. Wiemy, że korespondował z Futabatejem Shimejem, z pisarzem japońskim. I korespondencja Bronisława Piłsudskiego do Futabateja Shimeja zachowana jest cała w Bibliotece Uniwersytetu Waseda w Tokio. Natomiast nie udało się dotrzeć, mimo poszukiwań w polskich bibliotekach i archiwach, na listy od Futabateja Shimeja do Bronisława. One są podpisane Hasegawa Tatsunosuke, prawdziwym nazwiskiem pisarza. Więc jeśli ktokolwiek kiedykolwiek trafi na nie, to znowu otworzy się kolejne wspaniałe pole do dalszych badań. Proszę państwa, ja teraz chciałam już poprosić o rozpoczęcie pierwszego aktu, czyli prezentację książki biograficznej i chciałam zaprosić tutaj do panelu pod przewodem pana Zbigniewa Dziedzica naszych pierwszych panelistów. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Bardzo nam miło rozpocząć nasze spotkanie poświęcone książce, która tutaj przed nami stoi. Ja na początek może przedstawię uczestników naszego panelu. Po kolei, tak jak będziemy zabierali głos, pani Ewa
pani profesor Ewa Pałasz-Rutkowska, która była jedną z konsultantów naszej publikacji. Dzień dobry. Wspomniana już wielokrotnie pani Barbara Słomka, tłumaczka. To ja, dzień dobry. Oraz pani Katarzyna Nowak, zastępczyni dyrektora do spraw programowych Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manga w Krakowie. Dzień dobry państwu, witam. Zanim przejdziemy do dyskusji, pozwolą państwo, że... Przepraszam, zapomniałem siebie przedstawić jeszcze. Nazywam się Zbigniew Dziedzic. Zajmuję się wydawnictwami w muzeum i miałem przyjemność być redaktorem prowadzącym tej publikacji. W związku z tym, jako redaktor, pozwolę sobie dwa zdania powiedzieć o stronie edytorskiej, na co potem może już nie będzie czasu, ponieważ będziemy się zajmowali głównie treścią naszej publikacji. Ja powiem tak, że w listopadzie zeszłego roku, kiedy pojawił się u nas w muzeum pomysł wydania tłumaczenia książki profesora Sawady, wszyscy przyjęliśmy to z dużym entuzjazmem, nie do końca zdając sobie sprawę, jak będzie to dosyć złożone, skomplikowane przedsięwzięcie, ale jak widzimy, udało nam się. Ta publikacja, którą tutaj mamy przed nami, to jest wersja promocyjna, którą państwu będziemy chcieli sprezentować po zakończeniu sesji panelowej. Natomiast w przyszłym tygodniu do sprzedaży rozpocznie się sprzedaż publikacji docelowej. Ona będzie w oprawie twardej. Drukarnia kończy na oprawę twardą, także w przyszłym tygodniu można będzie książkę już zamawiać na stronie internetowej muzeum. Będzie też sprzedaży w kasie muzealnej, także to będzie może jeszcze jeden pretekst, żeby odwiedzić Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku. Ja, mówiąc o stronie edytorskiej, chciałbym państwu zwrócić uwagę na bardzo rozbudowany aparat naukowy tej publikacji. Publikacja jest obszerna, ma prawie 500 stron, ponad 430 przypisów. Sama bibliografia liczy 80 stron. Sporo książek wydawałem, ale nie pamiętam publikacji o tak dużej bibliografii. Na ten temat pani Barbara Słomka nam jeszcze pewnie coś powie, ale sama ta bibliografia jest już wartością samą w sobie. Osoby zainteresowane osobą, życiem, twórczością, dorobkiem Bronisława Piłsudskiego mają tutaj jakby kompendium wiedzy dotyczące tej postaci i jego dorobku. A duża część tej publikacji, tej bibliografii, przepraszam, to są publikacje obcojęzyczne, angielskie, japońskie, rosyjskie. I to nie sprzed kilkudziesięciu lat, ale wydane w ciągu ostatnich lat 10. Co świadczy o tym, że dorobek Bronisława Piłsudskiego nadal jest analizowany, badany i jest wielu współczesnych badaczy zajmuje się nim, odnosi się do niego i korzysta z jego dorobku. Na koniec, kończąc ten wątek edytorski, chciałbym wspomnieć o osobie, która nam zaprojektowała layout, bardzo przyjazny, przejrzysty, czytelny, Irek Mitura, który zaprojektował nam i okładkę, i layout, i złożył. Też pracownik naszego muzeum, także brawa dla Irka. I teraz już na koniec, oddając głos pani profesor Ewie Pałasz-Rutkowskiej, chciałbym, żebyśmy może zaczęli od jakiegoś tła historycznego. Dlaczego ta postać Bronisława jest bardziej znana na świecie niż w Polsce? Gdyby pani nam, pani profesor, naświetliła. Dobrze, dziękuję bardzo i jeszcze raz bardzo dziękuję za to, że się znalazłam w tym gronie. Padło tutaj imię i nazwisko ambasadora Henryka Lipszyca. Był właśnie taki pomysł, by tę książkę przetłumaczyć na japoński. Narazaliśmy się chwilę, no i oczywiście padło na basie. Dokonała ogromnego dzieła. Ja troszkę muszę pozmieniać tok swojej wypowiedzi, ponieważ właściwie bardzo dużo z tego, co chciałam powiedzieć, zostało już powiedziane przez moich przedmówców, ale to oczywiście nie zmienia faktu, że chcę powiedzieć to, co ważne wydawało mi się do przekazania.
przekazania państwu. No i potem oczywiście pani ambasador Jadwiga Rodowicz-Czechowska, która znalazła się w odpowiednim miejscu o odpowiedniej porze i bardzo się cieszę, że właśnie japonistka pracuje w tym muzeum, bardzo ważnym dla naszej historii, ale ważnej też dla stosunków polsko-japońskich, których tak naprawdę ja jestem, znaczy może nie specjalistką, zajmuję się tym od wielu, wielu lat. Nie badam Bronisława Piłsudskiego, więc od razu to chciałam wyjaśnić. Dlaczego jest znany gdzie indziej, nieznany jest w Polsce? Ja szczerze mówiąc się z tym nie zgadzam. Bo przygotowując się troszkę do tego naszego spotkania, a powiem państwu, że Bronisław Piłsudski jest obecny w mojej pracy naukowej, a więc w moim życiu także od lat 90. zeszłego stulecia, kiedy zaczęłam pracę nad historią stosunków polsko-japońskich i w pierwszym wydaniu książki z Andrzejem Romerem popełniliśmy tę część do 1945 roku. Już Bronisław Piłsudski oczywiście był potem na naszej wystawie organizowanej w Tokio przez ówczesnego ambasadora Pomianowskiego z okazji 80. rocznicy. Miał nawet swój panel jeden, także był obecny. I pamiętam naszą rozmowę z profesorem Majewiczem wiele lat temu, który właśnie twierdził, że Bronisław Piłsudski nie jest obecny w Polsce, za to obecny jest gdzie indziej. No jemu chodziło głównie o Sachalin, o Rosję, o te rejony, gdzie tak tutaj troszkę cytuję, może zmienię wypowiedź profesora Majewicza, że no jest bohaterem niemal narodowym, prawda? I jest bardzo hołubiony i nawet ma swoje czasopismo. Więc jak teraz zaczęłam po rozmowie z panem, zaczęłam sprawdzać, co o Bronisławie Piłsudskim wiemy, to się okazało, i to było, proszę państwa, moje wielkie zaskoczenie, że do roku 2000, czyli do końca XX wieku, na temat Bronisława Piłsudskiego powstało 192 opracowania. To naprawdę nie jest mało. Myślę, że oczywiście wielki człowiek, zaraz do tego nawiążę, ale no, jest to postać, która jest znana być może w pewnych kręgach tylko. I teraz może po kolei. Padło tutaj już właściwie wszystko, co najważniejsze o Bronisławie Piłsudskim, począwszy od wypowiedzi pana dyrektora, no działał na wielu polach badawczych, można powiedzieć. Oczywiście zaczynał jako badacz amator. Los pokierował go w tamtą stronę świata. Na szczęście dla potomnych, prawda, dla tych kultur, które już częściowo nie istnieją, a które się powoli odradzają, tak jak Ainoska chociażby, bo wiem, że to trwa. Studentka u mnie pisała nawet pracę magisterską na ten temat. Oczywiście jest to proces powolny, ale nie byłby możliwy bez dorobku właśnie Bronisława Piłsudskiego. Czyli działał na wielu polach, etnografia, etnologia, antropologia medyczna, antropologia fizyczna, religioznawstwo, gender, tak jak tutaj padło, prawda, i jeszcze wiele innych dziedzin. Oczywiście to były no, drobne badania, bo takie były czasy. Oprócz tego zebrał ogromny materiał, prawda, artefakty kultur, nie tylko Ainów zresztą, ale Nifchów i Oroków także, mógł nagrywać, co jest dzisiaj też bardzo ważne, kiedy była konferencja z okazji odsłonięcia pomnika Bronisława Piłsudskiego na Hokkaido w Shiraoi w 2013 roku. Przepraszam, zobaczyłam, że już czas mój się kończy i zapomniałam, co miałam powiedzieć, ale nie, już wracam. Także tam na tej konferencji właśnie pani językoznawczyni, Japonka, właśnie mówiła, jak wielką pomocą jest to, co zostało nagrane przez Bronisława Piłsudskiego, by odtworzyć, prawda, ten język i by uczyć nowe pokolenia. I była grupa młodych ludzi, którzy rzeczywiście to robili. I teraz wracając właśnie do popularności Bronisława Piłsudskiego. Wiemy, jak skończył, potem
Polska się odradza, prawda? Bardzo ciężki czas w Polsce, ale wiem, że od lat 30., od początku lat 30. etnolodzy w Towarzystwie Naukowym Warszawskim podjęli już próby opracowania materiałów po Bronisławie Piłsudskim. Padło tutaj wielokrotnie, że materiał jest bardzo rozproszony i być może jeszcze, tu nawiązuję do wypowiedzi pani ambasador, gdzieś są listy, prawda, od Futabateja Simeja. Wiemy to też z książki profesora Sawady, którego znam od lat i podziwiam jego wytrwałość w pracy. Także nie udało się w okresie międzywojennym, chociaż były podejmowane takie próby. Po II wojnie światowej wiadomo co było, prawda, propaganda, kojarzył się Bronisław z Józefem, więc nie można było o tym pisać. I proszę Państwa, w 76 roku odnalezione zostają wałki, o których będzie za chwilę. I od tego momentu, dzięki wielkiej pracy, współpracy z Japończykami, odtwarza się to i w 85 roku pierwsza konferencja na Uniwersytecie Hokkaido w Sapporo poświęcona właśnie Bronisławowi Piłsudskiemu. Następna w Sachalińsku na Sachalinie, kolejna wspomniana już w ówczesnym, znaczy obecnym Muzeum Manga, już będę. I potem się zaczęło, powstało towarzystwo międzynarodowe, które badało spuściznę po Bronisławie Piłsudskim i kolejne konferencje, no, o których między innymi pani wicedyrektor będzie nam tutaj mówić. Mamy wiele opracowań, ważne nazwiska padły, profesor Majewicz, profesor Kuczyński, profesor Inoue, ale niewątpliwie profesor Sawada jest tą osobą, która zajmuje się głównie właśnie Bronisławem Piłsudskim, a nie Ainami i innymi kulturami. Potem, proszę Państwa, mamy różne wydarzenia, między innymi też są dzisiaj z nami obecni. Film Jacka Wana, w którym pan Kimura występuje, Orzeł i chryzantema. Waldka Czechowskiego film o Bronisławie Piłsudskim. No i chociażby ostatnia w 2019 roku powieść Akan, prawda, która może bardziej przybliża popularyzatorsko tę postać. Więc uważam, że o Piłsudskim jest dyskusja i postać ta jest znana, ale za mało jest znana u podstaw. I tutaj nie mam do kogo apelować, ale myślę, że edukacja w szkołach jest tu podstawą. Oczywiście ważne jest to, że mamy w tym muzeum, tak jak pan dyrektor zresztą powiedział, też część wydzieloną dla Bronisława Piłsudskiego. Wielkie podziękowania dla ciebie, Igo, za to, że Bronisiem się także zajęłaś. Ja już muszę kończyć, bo już widziałam kartkę. Chciałabym jeszcze bardzo wiele powiedzieć, ale już teraz oddając głos pani Barbarze Słomce, japonistce mojej młodszej koleżance, muszę powiedzieć, że kiedy czytałam, recenzowałam tę książkę, to nie jest łatwa lektura. To jest no naprawdę, tak jak pan przed chwilą powiedział, mnóstwo przypisów, ogromna bibliografia. Chwała za to profesorowi Sawadzie oczywiście. Chwała za to, że to jakoś ogarnęła pani Barbara Słomka, ale uważam, że ta książka no może być też jakimś wyjściem do dalszej popularyzacji tej postaci, ale właśnie w szkołach, wśród młodzieży. Dziękuję. Dziękuję bardzo. No, my wydając tę książkę, taki mieliśmy cel, aby ta wiedza o Bronisławie Piłsudskim wyszła poza grono ekspertów, specjalistów, aby trafiła do, była bardziej popularna, trafiła do młodzieży i do szerszych grup społecznych. Teraz pytanie do pani Barbary Słomki. Książka nie była łatwa w tłumaczeniu, jak wiemy, powstała przede wszystkim dla czytelnika japońskiego, z myślą o czytelniku japońskim. Czy to był kłopot jakiś, gdyby pani nam przybliżyła pracę nad tłumaczeniem tej książki, może jakieś dwa słowa też o autorze? Dzień dobry Państwu. Książka nie była łatwa, aczkolwiek nie mamy tutaj do czynienia z trudnościami językowymi, bo gdy przejrzałam nieco książkę, zorientowałam się, że jak przystało na dzieło naukowe, napisane jest językiem zrozumiałym, prostym, wyrażenia są jednoznaczne, więc pomyślałam sobie, hura, damy radę. Natomiast trudność tłumaczenia dzieł naukowych, a nawet popularno-naukowych,
polega na czymś zupełnie innym. Trzeba po prostu wgryźć się w temat. Trzeba zrozumieć, poznać, wyszukać słownictwo specjalistyczne. Trzeba wreszcie dotrzeć do, w tym wypadku, ja bym nie liczyłam tego, bo to za dużo, ale stron było 80, więc kilka tysięcy tych pozycji bibliograficznych jest. Profesor Sałada, nie znam osobiście profesora Sałady, ale myślę, że znamy się teraz już mailowo i myślę, że ja nie miałam lekko, a on miał jeszcze gorzej ze mną. W każdym razie to wygląda tak, że profesor Sałada jako bardzo rzetelny, bardzo skrupulatny badacz nie zostawił żadnego zdania, żadnego stwierdzenia w takiej formie. Tak było i już. Teraz państwo wiecie. Nie, po prostu wszystko było udokumentowane. Były odnośniki do prac, z których pewne idee zaczerpnął i książka ilustrowana jest tysiącami cytatów. Cytaty te oczywiście w książce japońskiej są po japońsku, ale jako tłumacz dzieła naukowego, jako tłumaczka dzieła naukowego nie mogę po prostu tłumaczyć cytatów, które powstały po polsku, rosyjsku, angielsku, niemiecku czy francusku z tego dzieła japońskiego. Więc wszystko to, do czego zdołałam dotrzeć, a co powstało w innych językach, starałam się albo tłumaczyć z tych języków, albo, jeżeli to było po polsku, to dotrzeć do źródeł. No i tutaj bardzo pomocny okazała się współczesna technologia. Przy zamkniętych przez większość czasu bibliotekach z powodu pandemii, gdyby nie internet, ja bym nigdy nie ogarnęła tego. Jak tutaj powiedziała pani Ewa, że udało mi się ogarnąć. Ze zdziwieniem stwierdziłam, jak wiele dzieł starych i gazet, i czasopism, i periodyków naukowych, i nawet książek jest zdigitalizowanych. Po prostu biblioteki uniwersyteckie plus ten dział Polona Biblioteki Narodowej naprawdę ogromny materiał oferują człowiekowi przez nie wszystko przez internet, bo niektóre dzieła, niektóre prace, których autorzy zmarli mniej niż 70 lat temu, jeszcze są chronione prawami autorskimi. W związku z tym, owszem, można korzystać z formy cyfrowej, ale tylko na miejscu w bibliotece. Na szczęście w maju już był pełny dostęp. Znaczy pełny, może niekoniecznie, bo jak do Biblioteki Narodowej, bo jak jedną książkę nie zdążyłam obskoczyć, brzydko mówiąc, jednego dnia i chciałam się zapisać, bo trzeba się było zapisywać na konkretne godziny w bibliotece. I poprosiłam, żeby mi zostawili na następny dzień. To pan powiedział, no przykro nam, ale nieważne, że to pani czytała i pani chce znowu czytać. Kwarantanna książek jest 4 dni, więc do tej samej książki mogłam wrócić za 4 dni. Więc tak to wyglądało. Bardzo tutaj pomocną dłoń wyciągnęli do mnie profesorowie Antoni Kuczyński i Alfred Majewicz, wielokrotnie już tutaj wspominani. Również wielką wdzięczność odczuwam do pana profesora Władysława Łatyszewa, dyrektora Sachalińskiego Muzeum Regionalnego, który przy muzeum utworzył instytucję, która się nazywa Instytut, nazywała, w tej chwili ten instytut nie działa, ale jego działalność przejęła inna placówka, Instytut Naśledzia Bronisława Piłsudskiego. I oni wydali 20 takich tomów, można to nazwać rocznikiem, chociaż niektóre ukazały się po kilka w jednym roku. Taka po prostu seria tomy różnych dzieł, listów Piłsudskiego o Piłsudskim. To wszystko po rosyjsku i z tych 20 tomów w formie cyfrowej czerpałam cytaty, które oryginalnie, nie tylko Piłsudskiego, które oryginalnie powstały po rosyjsku i z rosyjskiego je tłumaczyłam, ponieważ no, uznałam, że tłumaczenie na polski z rosyjskiego ma daleko większy sens niż przez język trzeci, czyli przez japoński. To chyba mniej więcej tyle. A jeszcze jedną trudnością, wielką trudnością, która czasami powodowała, że zatrzymywałam się, jakbym stała w korku, były nazwy głównie sachalińskie, małych miejscowości, osad, które już niektóre
wiele z nich już nie istnieje. I one miały najpierw ainuskie, gilackie, niwchańskie nazwy, potem rosyjskie, potem japońskie, no bo część Sachalina przechodziła z rąk do rąk, i potem znowu rosyjskie. Wyszukiwanie tego zajęło mi bardzo dużo czasu i nie zawsze trafiałam w dziesiątkę. Tutaj z kolei pomocnym okazał się profesor Majewicz, który poświęcił mi kilka godzin, podczas których uzupełniliśmy, poprawili i wyprostowali wszystko to, co było u mnie skrzywione albo jeszcze nie do końca opracowane. To teraz już chyba z grubsza biorąc o tłumaczeniach. Ja przypominam sobie, że kiedy pracowaliśmy nad polskimi mapami, ile korekt musieliśmy zrobić, żeby dojść w końcu do tych prawidłowych nazw miejscowości. Oczywiście, proszę. Przepraszam, ale jeszcze chciałam tutaj dodać, bo konsultowałyśmy to także w trakcie mojego czytania od strony historyczno-japonistycznej tego dzieła, że też dużym problemem, ale na szczęście możliwym do rozwiązania poprzez przypisy, było to, że tak jak pani Barbara powiedziała, książka była pisana dla Japończyków. W związku z tym wiele nazwisk, wiele terminów, wiele zjawisk historycznych nie było w ogóle wyjaśnianych, prawda? A to dla polskiego czytelnika, no myślę, że jest zupełnie niezrozumiałe, ale na szczęście to się udało rozwiązać. Na szczęście pani profesor Pała Szydkowska mnie zdyscyplinowała, bo taki człowiek ma jakiś odruch, że jak coś jest mu bardzo znane, to mu się wydaje, że wszyscy o tym wiedzą, prawda? No takie znane postaci, no, a szczegóły są przecież niekonieczne, bo nie chodzi o te postaci, tylko o Piłsudskiego, ale rzeczywiście dzięki pani profesor Ewie Pałasz-Rutkowskiej ta książka została jakoś osadzona w realiach japońskich na tyle, że nie powinna sprawiać trudności polskiemu czytelnikowi. Ja może dodam, że Piłsudski spotkał podobno 100 Japończyków w czasie tego krótkiego pobytu, już ostatniego, kiedy był w Tokio, w Nagoi, znaczy w Nagasaki, prawda, i tutaj, więc i te nazwiska się pojawiają i to naprawdę jak pisze, ogrom pracy. Jak pisze profesor Sawada, znanych i nieznanych postaci z Japonii. A tu jeszcze mi się przypomniało a propos trudności w tłumaczeniu tych nazw z japońskiego, bo jeszcze jakby to było z innych języków, no to wiadomo, że się po prostu przepisuje tę nazwę. Natomiast z japońskiego nie tylko nie można przepisać, ale dla osób tutaj wiadomość nieznających japońskiego, wszystko, co jest zapisane japońskim sylabariuszem katakana, można alfabetem łacińskim albo cyrylicą napisać na kilka sposobów. Nie są te zapisy jednoznaczne, to jest sylabariusz, więc po każdej spółgłosce jest samogłoska, a w nazwach wiadomo, że tak nie jest. Więc to był też kolejny powód, dla którego dużo czasu spędziłam w korkach. Dziękuję bardzo za przybliżenie nam takiej pracy translatorskiej. Ja poprosiłbym teraz może panią Katarzynę Nowak o opowiedzenie nam, co robi manga, jeśli chodzi o popularyzację, to co my próbujemy w tej chwili zrobić, popularyzację postaci w Polsce Bronisława Piłsudskiego, a wiem, że państwo sporo już zrobili. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję za zaproszenie do tego spotkania. Cieszę się również, że manga chociaż w tak niewielkim stopniu mogła wspomóc wydanie książki. O samym Bronisławie Piłsudskim, o samego Bronisława Piłsudskiego dbamy i staramy się o nim pamiętać. Ja mam nadzieję, że prezentacja zaraz się pojawi. A to, o czym chciałabym dzisiaj państwu powiedzieć, o kilku wydarzeniach, właściwie już kilkunastu, które udało nam się przygotować od 1999 roku, bo wtedy też pojawiło się to pierwsze spotkanie z Bronisławem Piłsudskim, czyli to była trzecia międzynarodowa konferencja poświęcona Bronisławowi Piłsudskiemu i jego dziedzictwu naukowemu. Tytuł konferencji to Bronisław Piłsudski i Futaba Tei Shimei, piękna karta w dziejach stosunków polsko-japońskich. Tutaj w tle idzie prezentacja, myślę, że też państwo zobaczycie bardzo wiele twarzy, które związane są w ogóle z Bronisławem Piłsudskim. Ja tylko przypomnę, że te konferencje mają charakter cykliczny. Pani profesor
Paula Szutkowska wspominała o tych dwóch wcześniejszych, czyli Sapporo i Jużno-Sachalińsk. Trzecia konferencja odbyła się w Zakopanem. Ona też została wpisana do programu wydarzeń kulturalnych związanych z 80. rocznicą nawiązania stosunków oficjalnych między Japonią i Polską i stanowiła bardzo ważny element tych obchodów. Tutaj też Państwo widzicie, że na tej konferencji pojawiło się bardzo wiele naukowców, językoznawców, etnologów, historyków i naukowców. Rozpoznajecie na pewno Państwo i pana profesora Sawadę, i pana profesora Inouyego, ale też pojawił się po raz pierwszy wnuk Bronisława Piłsudskiego, czyli Kazuyasu Kimura, wraz z towarzyszącą mu wtedy córką Kanako. Kolejnym wydarzeniem towarzyszącym konferencji była wystawa, tutaj jeszcze dosyć skromna, jeżeli chodzi o samą prezentację. Wystawa pod hasłem Bronisław Piłsudski 1866-1918. Autorem był pan Janusz Kamocki. Charakter wystawy był dosyć skromny, tak jak wspomniałam. W tej chwili już przygotowujemy ją w innych warunkach, te następne, ale prezentowała ona oczywiście i dorobek Ainuski Bronisława Piłsudskiego, ale też odnosiła się już do tych działań związanych chociażby z prezentacją kolekcji zakopiańskiej. Skromna jak na ówczesne warunki, ale też stanowiła jakby takim element przypomnienia postaci Bronisława Piłsudskiego, zresztą bardzo chętnie odwiedzana przez naszą publiczność właśnie krakowską. I przenosimy się do 2017 roku. To była dla nas bardzo ważna podróż, którą odbyłam z moją koleżanką, panią dr Anną Król. Przygotowywaliśmy się wtedy do wydarzeń już na 2018 rok, czyli wydarzeń związanych z stuleciem urodzin Bronisława Piłsudskiego, ale również i z odzyskaniem niepodległości przez Polskę. Udałyśmy się wtedy na Hokkaido. Tutaj wielkie podziękowania, ponieważ program spotkań i rozmów przygotował dla nas Instytut Polski we współpracy z Towarzystwem Miłośników Polskiej Kultury na Hokkaido, która mam nadzieję też Państwo właśnie z Hokkaido nas oglądają, prawda, i mamy okazję też im za to podziękować. W tych rozmowach uczestniczyli obecny wtedy dyrektor Instytutu Mirosław Błaszczak i pani Maria Żurawska. Spotkaliśmy się wtedy z Shiro Sasakim, czyli szefem biura tworzonego wtedy Narodowego Muzeum Ainów. To była ważna dla nas rozmowa, ale to były też rozmowy w Siraoi, były to rozmowy też w Biratorini Butani, była wizyta w Muzeum Ainów imienia Shigeru Kajana. Byłyśmy również w Muzeum Uniwersytetu w Sapporo. To było przygotowanie do ważnego wydarzenia, jakim była kolejna konferencja, ale też spotkanie z prezentacją kolejnej wystawy. Zresztą jak się później okazało, te kontakty szczególnie z Muzeum w Biratorii były o tyle ważne, że stamtąd po prostu wypożyczyliśmy eksponaty na naszą kolejną wystawę. I możemy przejść już do 2018 roku, czyli do wystawy, która miała tytuł Ainowie, Górale i Bronisław Piłsudski. To była wystawa w całości dedykowana Bronisławowi Piłsudskiemu w stulecie śmierci i w setną rocznicę odzyskania niepodległości. Tutaj już też Państwo widzicie zupełnie inną, nowoczesną aranżację. Udało nam się pokazać bardzo dużo fotografii, zarówno samych zrobionych przez Bronisława Piłsudskiego. Szczególnie tutaj na uwagę zasługuje taka kolekcja fotografii ze zbiorów syberyjskich Bronisława Piłsudskiego, która jest w Zakładzie Antropologii Instytutu Zoologii i Badań Biometrycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego i liczy sobie 81 sztuk. Także to była ważna też taka prezentacja. Wystawie towarzyszyła publikacja, katalog, właściwie nie tylko sam katalog wystawy, ale właściwie pierwsza pozycja, która była tak obszernym opracowaniem łączącym etnografię z historią sztuki. Zresztą publikacje, o których mówię, będziecie Państwo mogli zobaczyć w Saloniku, ponieważ są one tam prezentowane. No i czwarta międzynarodowa konferencja poświęcona Bronisławowi Piłsudskiemu i jego dziedzictwu narodowemu. Bardzo wiele zacnych osób. Tutaj też, tak jak
trzecia konferencja była organizowana z Muzeum Tatrzańskim imienia Tytusa Chałubińskiego w Zakopanem, tak tą konferencję współorganizowaliśmy z Miejskim Muzeum w Żorach, którego działalność też jest w dużej mierze związana z samą postacią Bronisława Piłsudskiego. Na tej konferencji pojawił się również wnuk Bronisława Piłsudskiego, pan Kazuyasu Kimura, było bardzo wiele przedstawicieli zarówno Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, jak i MSZ-u. Gościliśmy również panów profesorów, czyli profesora Majewicza, Kociego i Nołego Saporo, Kazuhiko Hasawadę, panią Ludmiłę Misonową z Rosyjskiej Akademii Nauk, ale też wiele badaczy z Rosji, Polski, Szwajcarii i Wielkiej Brytanii. Podczas tej konferencji udało nam się razem we współpracy i właściwie dzięki inicjatywie pana profesora Mieczysława Rokosza, historyka i badacza od lat właśnie pamięci marszałka Józefa Piłsudskiego i Bronisława Piłsudskiego, udało się odsłonić tablicę przy ulicy Topolowej 18 w Krakowie, tutaj właśnie to te zdjęcia, gdzie przez chwilę sam Bronisław Piłsudski mieszkał. Kolejnym wydarzeniem też związanym z konferencją był spektakl Nomadka w reżyserii Katarzyny Pastuszak, też przygotowany specjalnie na tę konferencję. I przechodzimy szybciutko do 2018 roku. To też mała, wiem o książce, publikacji towarzyszącej wystawie, ale również wtedy Muzeum Manga wydało małą książeczkę dla dzieci. To właśnie w ramach popularyzacji postaci Bronisława Piłsudskiego, czyli Bronisz Piłsudski, czyli Jak zostać sławnym na Dalekim Wschodzie. Również dzięki zaproszeniu przez Teatr Amareya miałam okazję w Japonii przedstawić z kolei japońską wersję tej książeczki, to dzięki staraniom właśnie pani dr Katarzyny Pastuszak, i też zdać relację o tym, jak wyglądała konferencja w 2018 roku. 2020 rok to publikacja materiałów pokonferencyjnych Bronisław Piłsudski w stulecie śmierci w stronę niepodległej. Ta publikacja też jest do obejrzenia dzisiaj w Saloniku. I również udało nam się właśnie we współpracy z Muzeum w Biratorii pokazać część fotografii. To była wystawa zorganizowana właśnie w tym muzeum w Japonii, a z kolei w Polsce w ramach projektu takiej wystawy, zresztą podróżującej z okazji stulecia nawiązania relacji między Polską a Japonią, pojawiła się wystawa, w której też jeden panel był poświęcony Bronisławowi Piłsudskiemu. Ona zresztą miała miejsce i w Muzeum Manga, i w Instytucie Polskim w Tokio, ale również w Hokusai Sumida Muzeum w Japonii. I ostatnie wydarzenia z 2021 roku, czyli wystawa przygotowana we współpracy z Instytutem Polskim w Petersburgu oraz Stowarzyszeniem imienia Bronisława Piłsudskiego, to wystawa planszowa. I ostatni grudniowy pokaz teatrzyku Kamishibai, który też właśnie został przygotowany na tą prezentację w 2019 roku w Japonii. Teatr japoński, klasyczny, taki dla dzieci, ale właśnie w takiej wersji o Bronisławie Piłsudskim. Ja jeszcze tylko dodam, że również wykonaliśmy sporo pracy, żeby opowiedzieć czy zachęcić Ministerstwo Edukacji do podjęcia tematu Bronisława Piłsudskiego. Muzeum Manga od lat czyni starania po to, żeby ta postać była znana polskiej młodzieży i polskim dzieciom. Czekamy cały czas też na odpowiedź właśnie z Ministerstwa Edukacji. Też w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Narodowego też staramy się o Bronisławie Piłsudskim regularnie przypominać. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za przybliżenie nam prac podejmowanych przez Mangę. Ponieważ za chwilę będziemy mieli pokaz fonografu, chciałbym, żebyśmy chwilę, parę zdań zamienili na temat takiego bardzo fizycznego dorobku, pozostałości po Bronisławie Piłsudskim, mianowicie wałkach. Tych wałkach, na których nagrany został folklor ainuski. Profesor Sawada, który jest autorem naszej monografii, zaczyna swoją książkę nie od urodzin, tak jak większość biografii się zaczyna,
ale od daty 4 lipca 1983 roku, to jest dzień, kiedy na lotnisku Narita wylądował samolot, który przywiózł 76 wałków z Poznania przez Warszawę i Paryż. I od tego zaczyna opowieść o Bronisławie Piłsudskim. Więc może powiedzmy, dlaczego te wałki były tak ważne i taką furorę zrobiły w Japonii? No cóż, wałki sprzed tylu dziesiątek lat, które dało się których nagrania dało się odtworzyć, to nawet dzisiaj budzą nasz podziw. Natomiast nie zapominajmy, że były to lata 80., kiedy nie było jeszcze transmisji online, kiedy ja nie mogłabym szukać w internecie tych wszystkich dzieł. I tu nagle się okazuje, że nagrane 80 czy nawet więcej lat temu wałki woskowe, też już lekko podniszczone, można odtworzyć to, co jest na nich nagrane. I to właśnie, te wałki były takim punktem, może niezwrotnym, bo te badania już były, ale dzięki tym wałkom badania nad spuścizną Bronisława Piłsudskiego nabrały ogromnego tempa. Ja miałam zaszczyt, przyjemność, przypadkiem całkiem, przebywać w tym czasie w Japonii, kiedy te prace się rozkręcały, kiedy była szykowana pierwsza konferencja. Pierwsza konferencja, jak pamiętamy, była poświęcona, głównym tematem jej były wałki Bronisław Piłsudski i nagrania jego woskowych wałków. Ja nawet, tu jakieś chyba jest przeznaczenie, ja nawet troszkę współpracowałam przy tym projekcie, przepisując rękopisy Piłsudskiego na maszynie. Nie było jeszcze wtedy w rozpowszechnionym użyciu edytorów tekstów. Więc te wałki naprawdę pozwoliły ruszyć badaniom naprzód ogromnym tempem. I również to w pewnym sensie stanowi wyjaśnienie, to, że tam była technologia odtworzenia wałków, że te wałki tam pojechały, że Japończycy się zdecydowali na stworzenie warunków do ich odtwarzania. Też jest to jednym z powodów, dlaczego tamte badania się tak rozwijają i dlaczego książka, pierwsza dokładna biografia Piłsudskiego, Bronisława Piłsudskiego, powstała właśnie w Japonii. Bo wszyscy się pytają, a dlaczego Japonia, a nie Polska, skoro był Polakiem i jest w Polsce jakoś tam znany. Ja może jeszcze dodam, też byłam wtedy pierwszy raz w Japonii w 83 i pamiętam, jak profesor Yoshigami znosił mi wycinki z gazet właśnie dotyczące tego wspaniałego odkrycia. Ja tylko tu chciałam jeszcze uzupełnić, bo to nie było takie proste zadanie. Wałki kauczukowo-woskowe, organiczne, prawda, spleśniałe, zniszczone. Całe szczęście, że zostały odnalezione. Dziwne, że dopiero pod koniec lat 70. Trzeba było... Pamiętamy w większości tutaj, jakie to były czasy, prawda? Wiadomo było, że w Polsce nic z tym się nie da zrobić. Udało jej się w jakiś sposób, już nie mówię w jaki, dostarczyć do Japonii, po czym tam znaleźli się sponsorzy, znaleźli się fachowcy na uniwersytecie, zresztą Hokkaido, NHK, czyli największa stacja radiowo-telewizyjna japońska, która włączyła się do tego projektu, sfinansowała to częściowo, więc naprawdę wielkie ukłony w stronę Japonii znowu. No i oczywiście no, poziom technologiczny Japonii w tamtych czasach był zupełnie inny, prawda, niż u nas na początku lat 80. W związku z tym to, że to się znalazło w Japonii i tam zostało odtworzone, no myślę, że to była taka naturalna droga, ale całe szczęście, że ta droga została odnaleziona i że no, Japończycy przystali na tę współpracę i doprowadzili to dzieło do końca i mamy odtworzone te, znaczy zostały zachowane, no nie wszystkie, ale większość. Dziękuję w takim razie za przybliżenie nam naszej publikacji. Dowiedzieliśmy się sporo szczegółów i może teraz przeszlibyśmy płynnie do prezentacji fonografu, a więc urządzenia, na którym Bronisław Piłsudski zapisywał folklor ainuski. No, wtedy było to urządzenie bardzo nowoczesne. Do,
dodam, że tutaj pan Marcin Mikuła jest tutaj z nami dzięki współpracy Muzeum Narodowego w Lublinie i bardzo dziękujemy za tę współpracę i właśnie możemy zobaczyć po prostu, jak rzeczywiście wyglądało to, co robił Bronisław Piłsudski na Sachalinie w 1902 roku i w Japonii w 1903 roku. Bardzo proszę. Witam Państwa bardzo serdecznie. Przy współpracy z serwisu do gramofonu.pl i Muzeum Ziem Wschodnich dawnej Rzeczpospolitej mam okazję opowiedzieć troszeczkę na temat historii fonografii, oczywiście o zapisach wykonywanych przez Bronisława Piłsudskiego powstały opracowania o tych cylindrach, o tych wałkach, co nieco wiadomo. Natomiast no tu pani profesor opowiedziała, że to było trudne zadanie, to mało powiedziane. To zadanie wydawało się być niewykonalnym, natomiast na szczęście odpowiedni specjaliści dostali możliwość zajęcia się tymi wałkami, dlatego że technologia, z której korzystał Piłsudski, to technologia z przełomu XIX i XX wieku i te wałki woskowe to tak naprawdę były organiczne, one chemicznie były bardzo podobne do mydła. Więc wyobraźmy sobie, co zostało w tych latach 80. wykonane. No, z tej kostki mydlanej niejako zostało odtworzone nagranie wykonane około 80 lat wcześniej, więc technologicznie było to bardzo trudne. Ja pod koniec opowiem też, dlaczego jest dużą, na pewno radością powinno być dla japońskich badaczy to, że w ogóle jakiekolwiek cylindry zostały zachowane, bo patrząc przez pryzmat chociażby polskich osiągnięć czy polskich możliwości w tym temacie, to szacuje się, że w zbiorach po Polskiej Akademii Umiejętności funkcjonowało przed wojną około 24 tysięcy takich cylindrów i do dnia dzisiejszego przetrwały dosłownie pojedyncze sztuki i dosłownie pojedyncze sztuki zostały odtworzone. Także w historii naszych badań etnograficznych nie mamy nawet 70 cylindrów odtworzonych. Także to jest ogromny zasób wiedzy, ogromny zasób materiału, który pozwala na niesamowite badania. Co się stało z tymi cylindrami polskimi, do końca nie wiadomo. One na pewno w dużej części zostały w czasie wojny zniszczone, część z nich prawdopodobnie wyjechało. Wszyscy cały czas mamy nadzieję na to, że one się gdzieś w pewnym momencie w jakiś sposób i w jakichś ilościach pojawią. Taka sytuacja miała kilka lat temu miejsce. Okazało się, że kilka cylindrów trafiło do Polskiej Akademii Nauk i zostało zdigitalizowanych, zostało zgranych, a dostarczyła je bodajże córka pracownika naukowego, który przed wojną, dosłownie w przededniu wojny, wypożyczył kilka tych wałków do pracy naukowej, którą prowadził w jakichś domowych warunkach. I te cylindry przez 80 lat przeleżały u nich na strychu i teraz nie wiem, jaka była kara za zwrot tego do Biblioteki Narodowej, natomiast na szczęście trafiły tam z powrotem i zostały ponownie ponownie odtworzone i zdigitalizowane. Pokrótce na temat technicznych aspektów tego zapisu, którego można było dokonać na przełomie XIX i XX wieku. Fonograf Edisona to wynalazek z końca 1877 roku, opatentowany na początku 1878 roku. I to było pierwsze urządzenie, które pozwalało zapisywać ludzki głos. Powstawały wcześniej urządzenia grające, powstawały mechaniczne urządzenia takie jak polifony, pozytywki, pianole, które pozwalały odtwarzać muzykę, natomiast nie potrafiły zapisywać ludzkiego dźwięku. Fonograf Edisona jako pierwszy pozwolił zapisać ludzki głos i ponownie go odtworzyć. Pierwotnie ten patent, który był pod koniec lat 70. zgłoszony, pozwalał na zapisywanie na takiej folii, coś jakby folia aluminiowa, pokryta cienką warstwą wosku, na której rylec wycinał
zapis. To później można było na tym samym urządzeniu odtworzyć. Oczywiście jakość tego w żaden sposób nie przystaje do naszego rozumienia i naszej percepcji tego, jak nagranie powinno brzmieć, ale mniej więcej 10 lat później Edison, rozwijając tę technologię, rozwijając ten patent, stworzył wałki woskowe. Te wałki woskowe na początku były w formacie dwuminutowym, pod koniec tej technologii, a koniec technologii przypada mniej więcej na połowę lat 20. Na takim wałku potrafiono już zmieścić 4 minuty nagrania. Natomiast pierwsze urządzenia pozwalały zapisywać do 2 minut. Wałek woskowy był wielokrotnego użytku. To znaczy można było po wykonaniu nagrania, jeżeli chcieliśmy dokonać nowego nagrania, należało dosłownie, bo tak to nazywano, ogolić ten cylinder. Na specjalnej maszynce ścinało się go z powrotem na płasko i można było ponownie dokonać nagrania. Technologia była o tyle przyjazna i pewnie też dzięki temu mogła być w badaniach etnograficznych z przełomu wieku używana, że to urządzenie było relatywnie nieduże. To, co tu widzimy, to jest fonograf w takiej wersji domowej, w wersji salonowej, który pozwalał odtwarzać już muzykę gdzieś w dużej sali i na potrzeby jakichś pewnie głównie nagrań muzycznych. Natomiast pierwsze urządzenia były raczej takich gabarytów dużo mniejszych i tak naprawdę dokładnie to samo urządzenie pozwala nagrywać i odtwarzać to nagranie. Jedyne, co musimy wykonać, to zmienić głowicę. Jeden rodzaj głowicy służy do nagrywania. Po dokonaniu nagrania należy głowicę zmienić i tą samą tubę, do której przed chwilą się mówiło, używamy jako głośnik. Po zmianie głowicy można było takie nagranie odtworzyć. Oczywiście nagranie na wałku woskowym było bardzo, miało niską trwałość i można je było odtworzyć tylko kilkukrotnie. Dlatego mało jest nagrań, które zostały zachowane w oryginale, które mogłyby być dzisiaj odczytywane. Te nagrania japońskie też nie były odczytywane już mechanicznie, tak jak to było pierwotnie zaplanowane. One zostały laserowo odtworzone i już tam tego fizycznego kontaktu z wałkiem nie było, bo ten kolejny fizyczne odtworzenie po prostu ściera i tworzy ten zapis później nieczytelny. Technologia z 1977 roku przez pierwsze 10 lat była tylko takim akademicką ciekawostką, opatentowaną, ale nie miało też zastosowania technicznego, takiego codziennego, mniej więcej do 1988 roku, kiedy powstał wałek woskowy, który pozwalał już zapisywać i łatwo odtwarzać takie nagranie. Co ciekawe, pierwotnie w zamyśle Edisona urządzenie, jakim było fonograf i sam wałek, nie miało zastosowania rozrywkowego. My patrzymy na to dzisiaj przez pryzmat płyty szelakowej, która później była następcą rolki fonograficznej, płyty winylowej, płyty CD, bo to tak naprawdę ewoluowało z tego samego urządzenia. Natomiast urządzenie wcale nie powstało po to, żeby zapewniać rozrywkę. Nie powstało do odtwarzania muzyki. Dopiero w lata 20. to był okres, w którym Edison dostrzegł takie zastosowanie rozrywkowe tego wynalazku. Ono pierwotnie miało właśnie za zadanie zapisywać ludzki głos, miało służyć pracy takiej codziennej. Pierwsze dyktafony, które powstawały, one były stosowane do późnych lat 60. w biurach na przykład, gdzie nagrywano treść dla maszynistek, która później była kilkukrotnie odtwarzana i można było zamiast odczytywania tego w kółko odtwarzać z takich wałków. Także to zupełnie nie miało zastosowania rozrywkowego. Pierwsze nagrania, co było dosyć popularne wśród tych nagrań, to na przykład wiele było dokonanych nagrań, gdzie to są ostatnie słowa jakichś osób, zachowane dla potomności, po to, żeby później można było to odtworzyć. Więc to zupełnie nie taki komercyjny, powiedzmy, charakter miały te rozwiązania.
Samo urządzenie produkowane od końca XIX wieku było dominującym formatem mniej więcej do 1915 roku. Później, po 1915 roku, płyta gramofonowa Berlinera wyparła ten format już całkowicie z rynku. Fonograf Iwałki funkcjonował w zasadzie już tylko w formie takiej właśnie biurowej i takiego zastosowania codziennego. Ja przygotowałem dla Państwa nagranie po to, żeby też pokazać, jak taki fonograf gra, tak żebyśmy mogli zobaczyć. Nagranie oczywiście nie będzie z wałka woskowego, bo one były zbyt delikatne. Około 1905 roku te cylindry były już celuloidowe i nieco bardziej trwałe, natomiast no, one były nadal bardzo delikatne i nadal tych cylindrów zachowało się bardzo mało. Mało jest nagrań po polsku, nagrania śpiewane po polsku no, dosłownie liczone są w pojedynczych sztukach i jest to bardzo rzadka rzecz. Zdarzają się zachowane nagrania z polską muzyką. I tu mamy przykład nagrania prawdopodobnie z 1902 roku. Zresztą będzie wstęp lektora na początku, ale wykonanie orkiestry Edisona i utwór to Rozkoszna Polka Mazurka. Oryginalne nagranie wydane w Stanach około 1902 roku. Dziękuję bardzo serdecznie. Dziękujemy bardzo. W rytmie Mazurka wchodzimy w drugą część, właściwie w ten drugi akt naszego dzisiejszego spotkania. Bardzo chcę przekazać teraz pałeczkę pani dr Oldze Kocharczuk i prosić o poprowadzenie spotkania wokół bardzo ważnej książki dziennika młodzieńczego Bronisława Piłsudskiego, który dla wielu badaczy i myślę, że dla profesora Sałady byłby absolutnie wymarzonym źródłem, którego przebadać jeszcze nie mógł. Bardzo proszę. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Przepraszam bardzo, bo jednak mamy do czynienia z naprawdę dziełem bardzo ciężkim.
Tak, no można powiedzieć, że nauka waży. Szanowni Państwo, chcąc podziękować za tą możliwość prezentacji naszej książki. Odwołam się tak może nawiązując do tego, co słyszeliśmy, do nagrania z fonografu, nagrań, które Bronisław bardzo innowacyjnie robił i zapisał świat, który już powoli odchodził i uchronił od zapomnienia. I tak samo możemy tak nieco porównać nawet, że książkę, którą właśnie mamy, w zasadzie też jest takim zachowanym, zapisanym światem, którego już nie ma. Różnica tylko polega może na tym, że Bronisław Piłsudski nie bardzo był tego świadomy, że zostanie to ujawnione, że będzie to przedstawione tak szerokiemu gronu odbiorców. Szanowni Państwo, zaprosiliśmy tutaj do naszego spotkania trzy wybitne postaci, osoby, które bardzo należy podkreślić, przyczyniły się do i powstania, i do recenzji tej książki, i dalej do popularyzowania. Chciałam przedstawić Państwu naszych panelistów. Pani doktor habilitowania Jolanta Żyndul, historyczka specjalizująca się w historii Żydów w Polsce i stosunków polsko-żydowskich w XIX i XX wieku. Zajmowała się także problematyką innych mniejszości narodowych, w tym dziejami stosunków polsko-niemieckich w Łodzi. Były pracownik Uniwersytetu Warszawskiego, Uniwersytetu Poczdamskiego oraz Muzeum POLIN. Od 2016 roku pracuje w Żydowskim Instytucie Historycznym. Autorka licznych monografii, w tym tego naszego opracowania i edycji krytycznej dziennika Bronisława Piłsudskiego. Profesor doktor habilitowany Leszek Zasztoft. Historyk w studium Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego. Specjalizuje się w badaniach dziejów Europy Środkowo-Wschodniej i Rosji XVIII-XX wieku, w tym historii kontaktów naukowych. Autor monografii dotyczącej XIX-wiecznego szkolnictwa w Królestwie Polskim oraz na ziemiach litewskich i ruskich dawnej Rzeczpospolitej. Przewodniczący Komitetu Historii Nauki i Techniki PAN, wiceprezes Towarzystwa Naukowego Warszawskiego, recenzent prezentowanej publikacji. Dr Rimantas Miknis, historyk, pracownik naukowo-badawczy Instytutu Historii Litwy w Wilnie. Główne zainteresowania badawcze to społeczeństwo litewskie oraz orientacja etnopolityczna i etnokulturowa Polaków na Litwie w warunkach tworzenia się nowoczesnego narodu litewskiego i nowoczesnej państwowości na przełomie XIX i XX wieku. Były dyrektor Instytutu Historii Litwy, wykładowca uniwersytecki, przewodniczący strony litewskiej w Polsko-Litewskiej Dwustronnej Komisji do Badania Problemów Nauczania Historii i Geografii. Witamy. Jeszcze tylko ja dodam, że miałam bardzo miły zaszczyt współpracy przy tej książce. Jako pracownik Instytutu Polonika byłam koordynatorem prac wydawniczych, chociaż do Poloniki już pani profesor od 4 lat chyba zaglądała i z nami miała współpracę i przede mną jeszcze i Piotr Jamski, którego pozdrawiamy, i szef Karol Gutmeier, szef programu badania, również prowadził rozmowy na temat właśnie wydania tej książki i ostatecznie przez ostatnie 2 lata z panią profesor miałam do czynienia, także wiem, jak książka powstawała od początku, kiedy właśnie się spotkaliśmy i zaczęliśmy właśnie rozmawiać na temat już procesu tworzenia. Chciałam powiedzieć, że my zawsze właśnie w Bolonice, w naszym dziale badania, sięgamy po najlepszych specjalistów i ich również poddajemy recenzjom, tak? I stąd właśnie sięgamy po osoby, które znają się na temacie, i dlatego właśnie ta
ta książka jako zabytek literatury zasługuje na uwagę nie tylko naukowców, ale chcieliśmy właśnie, żeby tą książkę właśnie mogli czytać i pozostali właśnie nasi odbiorcy, bo myślę, że chyba każdy znajdzie coś dla siebie. Szanowni Państwo, chcielibyśmy się jeszcze dzisiaj połączyć z dyrektorem Biblioteki Wróblewskich. To jest taka może i niespodzianka dla Państwa. Chcielibyśmy pokazać oryginał, źródło tego dziennika, młodzieńczego dziennika Bronisława Piłsudskiego. Dlatego poprosiłabym o połączenie nas z doktorem, dyrektorem Signitasem Narbutasem z Biblioteki Wróblewskich w Wilnie. Dzień dobry. Dzień dobry dyrektorze. Bardzo, bardzo nam miło, że techniczne wszystkie możliwości u nas zadziałały i mamy połączenie z panem. Panie dyrektorze, my jako Polonika z państwem współpracujemy i mam nadzieję, że jeszcze dłużej ta współpraca potrwa. Czy moglibyśmy dyrektora poprosić o pokazanie oryginału właśnie tych trzech zeszytów, na których po prostu widać wszystko, cośmy w tej książce osiągnęli? Drodzy uczestnicy imprezy, mam wielki zaszczyt powitać Państwa z Wilna, z Biblioteki Litewskiej Akademii Nauk imienia Wróblewskich, gdzie dzisiaj jest przechowywana mała, lecz cenna część dokumentów rodziny Piłsudskich. Zbiór dokumentów rodziny Piłsudskich pod numerem 161 składa się ze 149 jednostek magazynowych różnej objętności. Najstarszy dokument datowany na lata 1810, a najnowszy na 1938 rok. Fundusz ten zawiera rękopisy i druki o różnej treści. Dokumenty gospodarcze, finansowe, genealogiczne, medyczne, edukacyjne, podróżne, różne zaświadczenia, paszporty, fotografie, listy, pamiętniki, dzieła literackie oraz publicystyczne i inne. Poszczególne grupy zbioru składają się z dokumentów odzwierciedlających życie i działalności braci Bronisława, Józefa i Jana Piłsudskich. Mam w rękach pamiętnik Bronisława Piłsudskiego z lat 1882-85. Składa się z dwóch grubych zeszytów. Pierwszy ma 121 stronę i obejmuje wydarzenia w roku 1882. Dziękuję. Oczywiście najlepiej by było, gdybyśmy mieli tutaj tak namacalnie, tak do pokazania. Niestety nie było takiej możliwości, ale i tak bardzo dziękujemy, że mogliśmy chociaż przez internet zobaczyć to źródło. Dyrektorze, takie pytanie, czy może ma pan przygotowane jeszcze coś mniejszego, coś od czego w ogóle się zaczęło? Bo te dzienniki, te trzy zeszyty, dwa zeszyty, one w zasadzie miały swój początek. Czy ma pan, bo wiemy, że chyba tam jeszcze coś u państwa w zbiorach mamy, notesik mały, czy coś nam pan pokaże? Jest. Na prośbę organizatorów imprezy pokażę wam notatnik Bronisława. Ma on 31 stronę i obejmuje wydarzenia z roku 1881 czy czego. Jak ukazała pani Olga Kucharczyk, to był zalążek, można powiedzieć, pierwsza
część dziennika. Tak jest. Tak jest. Panie dyrektorze, bardzo dziękujemy za pokazanie i za obecność. I oczywiście zachęcamy do tego, żeby pozostać z nami. A teraz byśmy już przeszli do naszej rozmowy. Serdecznie pozdrawiamy całe Wilno i Bibliotekę Wróblewskich. Dziękujemy dyrektorze. Do widzenia. Do widzenia. Zobaczyliśmy, pani profesor, ten oryginał, tak? Mamy źródło. Czy mogłaby nam pani powiedzieć coś więcej właśnie o samej jakby formalności tej książki, o samych zapiskach, jak to wyglądało, tak żebyśmy na razie doświadczyli trochę pani oczami właśnie tego, jak pani oceniała i dlaczego w zasadzie pani uznała, że trzeba byłoby jednak to w postaci edycji wydać. Dziękuję bardzo. To pan dyrektor Narbutas i wspomnienie mojej wizyty, moich kolejnych wizyt u Wróblewskich wywołało takie moje poruszenie, tak? Bo rzeczywiście przeżyłam tam takie piękne chwile badacza. Sam tekst dziennika Bronisława Piłsudskiego był historykom znany, ponieważ w latach 30. został wykonany maszynopis i ten maszynopis trafił w wyniku różnych peregrynacji do Stanów Zjednoczonych. W związku z tym historycy, zarówno specjaliści, badacze życiorysu Bronisława Piłsudskiego, ale tu od razu chcę powiedzieć, że równie wielkie zainteresowanie on zawsze budził wśród historyków zajmujących się Józefem Piłsudskim, więc jakby sam tekst ogólnie był znany. Natomiast historycy nie mieli dostępu do oryginałów. I muszę powiedzieć, że kiedy pojechałam pierwszy raz właśnie do Wilna i zobaczyłam, że to, co tam figuruje w tych kartotekach jako zapiski szkolne, to wcale nie było dla mnie oczywiste, że to są właśnie te zeszyty. I cały czas jeszcze tutaj w wypowiedzi pana dyrektora pobrzmiewa historia rozdzielenia tych zeszytów. Były trzy zeszyty. One zostały na jakimś etapie rozdzielone i one do dzisiaj są rozdzielone. Także pan dyrektor, wspominając zespół Piłsudskich, mówi o dwóch zeszytach, ale jest trzeci zeszyt w innym zupełnie zespole, w zespole ogólnym. Ja mam nadzieję, że one zostaną wreszcie zespolone, że Bronisław powinien być w jednym miejscu, w jednym zespole. I kiedy później już pracowałam nad całym zespołem, szukałam materiałów do tego opracowania, to znalazłam taki mały pugilaresik w którejś teczce. No zwykle człowiek takie papiery, historyk to tam pomija, ale pomyślałam, że zajrzę. Co to jest ten taki mały, piękny notesik oprawiony w skórę? Okazało się, że to są zapiski Bronisława poprzedzające dziennik. To mi wyjaśniło, dlaczego on ten dziennik zaczął pisać, bo dziennik się zaczyna właściwie w taki sposób nieoczywisty. Bardzo często autorzy diariuszy piszą, dlaczego zaczynają pisać. Jakby dają taką preambułę do tekstu. Tutaj tej preambuły nie było, co mogłoby wskazywać, że istniał jeszcze jeden zeszyt wcześniej na przykład, albo tak jak mnie się udało odnaleźć właśnie ten mały zeszyt, gdzie on jak dziecko pisał, że jest komuś winny, 2 ruble, ktoś mu odda 2 ruble, przyjechała ciotka Walerka, koledzy dostali 2 i tam na przykład to jest jedyne miejsce w tym małym zeszyciku, które poświadcza znajomość braci Piłsudskich z Leonem Jogi Hessem, późniejszym wybitnym czy bardzo znanym działaczem socjaldemokratycznym, partnerem życiowym Róży Luksemburg, bo on tam pisze Jogi Hess 3. Do 4 klasy razem chodzili, więc jakby takie nawet zapiski, one mają wielką, no jakby taką wartość. I tutaj też wyjaśniły właściwie, dlaczego Bronisław zaczyna pisać. Niektórzy historycy dywagowali, że Bronisław w ten sposób próbuje się uczyć polskiego, że to jest dla niego taka szkoła polskiego, ale właściwie też z tekstu wynika, czemu on pisze. To jest dla niego takie miejsce jakby kontroli, samokontroli. Mhm.
I tutaj jakby w tym tekście to doskonale było widoczne. Może o innych rzeczach jeszcze później opowiem, bo tutaj oczywiście mamy, można mówić. Mamy chwilę czasu oczywiście na to, żebyśmy o wielu, bo trzeba przyznać, że książka jest tak wszechstronna, jeżeli chodzi o tematykę, z pewnością z poziomu antropologicznego, etnograficznego, literaturoznawstwo, wszelkie naukowe dziedziny. Myślę, że znalazłyby jeszcze spokojnie miejsce na omówienie, natomiast mamy dzisiaj nie aż tak dużo czasu, żeby wszystkie aspekty. Natomiast ważny właśnie jest ten aspekt literacki, ta wartość, jaka właśnie idzie z tego dziennika. Chciałam jeszcze właśnie podkreślić, z jaką autorką mamy do czynienia, bo de facto pani nie jest aż taką specjalistką od Piłsudskiego, jaką można byłoby myśleć, że właśnie podejmie się edycji takiej książki. Natomiast wielkie szapoba, że właśnie pani udźwignęła ten tekst pod kątem właśnie opracowania naukowego. Przypisy, jakie pani tutaj zastosowała, są tak rzetelne, że chyba recenzent by mógł więcej powiedzieć od strony oceny naukowej tego tekstu. Panie profesorze. Chyba trzeba powiedzieć tak, że pani profesor jest po prostu profesjonalnym historykiem i wydawanie źródeł to jest jak gdyby odrębna opowieść, jeśli chodzi o warsztat historyczny. Także to jest trochę tak jak z pracą tłumacza. Przed chwilą mieliśmy tutaj tłumaczkę wybitną z języka japońskiego. Także no, są pewne zasady, fakt, że nie spisane, bo instrukcja wydawania źródeł Ichnatowicza, już nieżyjącego profesora, jest przez wszystkich przyjmowana, ale oficjalnie nikt jej nigdy nie zatwierdził. Także mamy pewną regułę, zbiór zasad. Także no, ja już nie chcę się tutaj wgłębiać w to, że to jest odrębna specjalność, jeśli chodzi o nauki historyczne, ale wymagająca olbrzymiej wiedzy, znajomości, przede wszystkim skrupulatności, cierpliwości, wnikliwości, można jeszcze inne ości wymieniać. Natomiast powiedzmy o tym efekcie ostatecznym. Na to wskazałem w mojej recenzji. Mianowicie no, to jest mistrzowska robota. Mistrzowskie opracowanie tego tekstu, decyzje, które pani profesor podjęła jako opracowująca edycję, no moim zdaniem bardzo słuszne. Jedną z takich kluczowych decyzji, które uważam za doskonałe, było nie przerabianie języka, którym pisał młody 16-18-letni Bronisław, na współcześnie obowiązujący. Dzięki temu cała ta edycja ma oprócz walorów historycznych, kulturowych, antropologicznych i tak dalej, ma jeszcze walor językoznawczy, dlatego że mamy do czynienia z polszczyzną północnookresową z lat 80. z różnymi naleciałościami językowymi, które tu są wszystkie pozostawione. Wszystko to razem daje jak nam... Jak mogłabym, przepraszam, jeszcze wejść w słowo tutaj, tak, profesorze, to faktycznie jakby chcemy tutaj bardzo podkreślić tą wartość i tą nietuzinkowość podejścia właśnie do źródła jako dokumentu epoki, że pani profesor zachowała właśnie ten oryginał. Mam do czynienia właśnie z oryginałem i opracowanie graficzne, to co grafik wykonał, to wydaje nam się, że właśnie też tutaj podziękowania dla grafika, dla pana Łukasza Dąbrowskiego, który właśnie jest autorem nie tylko layoutu, ale właśnie wszystkich krok po kroku wskazówek się słuchał, tak? Słuchał pani profesor, gdzie trzeba by było właśnie dopisać, prawda, że brakuje strony, że jest kleks po atramencie, nie ma słowa,
podkreślone, że wszystkie właśnie takie drobne dopiski, które są na marginesach bocznych, tak, to jest właśnie to, że robiła pani profesor książkę bez retuszu. Czytamy prawie, że jak oryginał właśnie tego dziennika. Oddaję głos pani profesorze. Znaczy ja tu już nie chcę specjalnie się nad tym zatrzymywać. No, dzięki temu otrzymujemy takie świadectwo historyczne, źródło historyczne, które oprócz treściowej zawartości tego, co spisywał 16-18-letni Bronisław Piłsudski, ma wszystkie elementy, które pozwalają nam odtworzyć, jaki ten młody człowiek był w okresie jednak dojrzewania, czyli dość istotnym dla mężczyzny młodego, z zachowaniem jego słownictwa, zachowaniem naleciałości z języka rosyjskiego, niemieckiego, żydowskiego, z jidysz i w ogóle właściwie oczywiście litewskiego, białoruskiego. W związku z tym jest możliwość badania tego źródła, dlaczego ono jest takie wartościowe. Nie tylko jak od strony czysto historycznej, ale od strony na przykład językoznawczej, od strony kulturowej. No więc w związku z tym, żeby już nie przedłużać tych tutaj panegiryku na pani profesor Janny Żydul, no po prostu to jest świetnie zrobione. Także to tyle może. Jeśli mogę tutaj jeszcze wejść w słowo, to była bardzo poważna decyzja. Ten projekt Ignatowicza, tak, instrukcji wydawniczej mówi wyraźnie, uwspółcześniamy ortografię, zapis uwspółcześniamy, język jakby dla źródła jest nieistotny. I tak się wydaje źródła. I ja się bardzo długo wahałam, gdzie postawić tę granicę. Może trochę zostawić, może nie tak dużo. I byłam w Wilnie, siedziałam w kawiarni i usiadła koło mnie para. Kobieta i mężczyzna, Polacy z Wilna. I ja nagle usłyszałam, mówi Bronisław. Mówi Bronisław, mówi ty sylezykuje. Tam po prostu usłyszałam tekst, ten tekst, który czytałam. I stwierdziłam, że już nie mam żadnych wątpliwości. Trudno Ignatowicz by mnie skrytykował. To zresztą profesor z mojego instytutu. Jeszcze pamiętam, nauki pomocnicze prowadził, tak, z XIX wieku. No więc nie zaliczyłabym. Ale naprawdę wydawało mi się, że to jest, że to jest ta prawda tego tekstu po prostu. Widzimy właśnie nie tylko ten język, nie tylko historię, widzimy miasto. Widzimy miasto, widzimy Wilno. Mam pytanie do następnego naszego gościa. Pan jako właśnie Litwin, jako osoba, ekspert od XIX-wiecznego Wilna, można by było prosić właśnie o ocenę tego, jak to się czyta, jak dzisiaj współczesnymi naszymi oczami widzimy tamten świat, jak Litwin może po prostu zobaczyć swoje miasto. Poprosimy o jakiś komentarz. No, może być, najpierw będą dołączyć się do tych uwag, które były powiedziane dla pani profesor Jolanty Żyndul, dlatego że od razu mówię, kiedy czytałem ten dziennik, to ja czytałem dużo dzienników i tutaj, kiedy czytałem ten dziennik, ja pomyślałem, że no cóż, jeżeli by ja czytałem ten rękopis, to ja poczytałem je do strony, bo to oczywiście, to Zosia poszła, Teodora przyjechała, Niemiec napisał czy tam Francuz 2, tam ulica, chodziliśmy, spotkaliśmy z tym, tam jedliśmy, herbatą piliśmy, no i cóż to. Oczywiście nie jestem wielbicielem Ziuka, dla mnie ten Ziuk nie za bardzo tam dobry wobec Bronisia, no i co. A tutaj, kiedy czytasz takie opracowanie, wtedy możesz widzieć, że to już skarb. Skarb dla Baden, dla wizerunku tego Wilna, który był, który teraz bardzo mało już istnieje. Choć ta ulica, no, Savičius, Bakštova, jest to, te
te doma, te budynki też tam stoi. To jest, tylko nie ma napisane, że tam mieszkał Józef, mieszkał Ziuk, mieszkali Kazimier, Adam i tam inne, Helena. No ja myślę, że teraz te opracowanie, ten dziennik oczywiście będzie czytany i myślę, że będzie może być pożyteczny z tego względu, że może takie odznaki, że tutaj mieszkała rodzina Piłsudski w tym domu. Oczywiście podobnie będzie. I będzie nie tylko, że strona polska, to znaczy strona polska akademicka, kulturalna i szefowa. Tutaj siedzi dyrektor kultury, dziedzictwa kultury. I tutaj my mieliśmy sesję w Kownie i tutaj rozmawiali, co trzeba wspólnymi siłami odznaczyć. To myślę, że do naszego rozkładu będzie i ta sprawa jak imię rodziny Piłsudskich, żeby odnaleźć w Wilnie, że każdy, który chodzi po Wilnie, nowy tam w Wilnie, starówce, widzieli, że tutaj mieszkali nie tylko te, które wiadomy dla Polaka litewskiego, czy na Litwie, czy dla Litwina, to Mickiewicz tam. Jest, tam jest te plejada tych działaczy litewskich, którzy później już tam odnaleźli się, no oni są naznaczone, a tutaj nie. To i jedna, i tutaj, jeżeli nie profesor Jolanta, to tego nie było, bo te przepisy, które zrobione, to pokazuje i upoważnia badaczów, tak samo i mi, jak trzeba. А ніяк можна. От то ходить. Тут інший поїзд для тих, хто займається публікацією «Жлуда». То значить і для моїх колег з академічного свята литовського і домі. Бо я теж трохи працювала над дженниками і зараз бачив, що направду не зробила всього. І ще є. Mówiłem tutaj aspekt społeczny, no jest aspekt ten akademicki, nie ten, który ja już powiedziałam, a aspekt akademicki to jest, że teraz u nas w Instytucie już 4 już lata trwa program badawczy, który poświęcony historii miasta Wilna. I jakie tematy w tym programu są? Temat na przykład czasu wolnego, codzienności zwykłego człowieka. I tutaj już z tymi czy myśli pan, że wejdzie to teraz do kanonu właśnie tych literatury historycznej? Czy będzie to źródło dla Litwinów ważne? To jest bardzo ważne. Bardzo ważne teraz z tymi przepisami, z tym opracowaniem, to naprawdę dla Litwinów to jest, ja już mówiłam, skarb. Skarb nie tylko, że informacja, no skarb wizerunku Wilna, wizerunku człowieka w tym mieście w XIX wieku. I oczywiście tam i struktury, oczywiście struktury rosyjskie, które byli, o których było powiedziane, że to było narzędzie rusyfikacji, no nie było treści. Co to znaczy narzędzie rusyfikacji? A tutaj już przed ten dziennik oczami tego ucznia i tymi przepisami profesora Jolanty widzimy treść tych struktur, które działali. Tak, chyba możemy powiedzieć, że pani profesor jest takim przewodnikiem, bądź nawet tłumaczem. Tłumaczem tego dziennika, mimo tego, że mamy do czynienia z autorem bardzo młodym, tak, ale on się posługuje językiem ówczesnym. On opowiada o różnych i osobach, i wydarzeniach, które dzisiaj należy wytłumaczyć. I tutaj właśnie ukłon w stronę czytelnika od pani profesor, że naprawdę mamy w tych, bo tak hucznie mówimy, przepisy naukowe, tak? Ale naprawdę, żeby podkreślić wartość tego, są tam wytłumaczone wszystkie pojęcia na przykład związane z obyczajowością, co oznacza to święto,
co to było za święto, tak? Jeżeli jest wymieniona jakaś postać, to w zasadzie chyba, pani profesor, wszystkie postaci, jakie się pojawiają, ile ich tam było? Łącznie i rodzina, i znajomi, oni są opisani. Wytłumaczyła pani, kto jest kim? No, to jest dziennik, tak? W dzienniku mamy całą masę ważnych i nieważnych zawsze informacji. I dziennik się charakteryzuje tym, że my czytamy go w sposób ciągły, ale właściwie nie ma ciągłości w dzienniku, bo każdego dnia są inne sprawy, następnego dnia nie ma kontynuacji, on nie opowiada historii, on rzuca to jedno zdanie i czasami trzeba przeczytać 3 miesiące, żeby dostać kontynuację i zrozumieć, co tam to zdanie znaczyło. I ja tak czytałam ten tekst, czasami nie rozumiejąc, o co chodzi, i dopiero wpadałam po jakimś czasie. To samo dotyczy postaci. Też to jest gmatwanina postaci. W tym tekście występuje 7 Helenek. Przyszła Hela z Helenką. To są zdania. Z tego pamiętnika. Oczywiście osoby z rodziny, tak? To są, szanowni państwo, ja widziałam rozrysowane drzewo genealogiczne. Wszyscy znamy takie małe naklejeczki, takie karteczki, tak? Pani profesor po prostu zrobiła dywan z tego. I jak wyglądała wielka rodzina Piłsudskich, pochodzących, łączących się z Bilewiczami i oni jeszcze łączący się z innymi i z innymi, żeby zrozumieć, kto jest kim w tym dzienniku, pani profesor naprawdę musiała zrozumieć. I wyszło to świetnie, bo mamy też w książce, ile tych jest tablic? 5 tablic, ale w tym tekście występuje 500 osób. To jest chłopak, który w ciągu 4 lat ma kontakt z 500 osobami. On codziennie się spotyka z 30 osobami, o nich pisze, bo on z nimi rozmawia. Oni do niego przychodzą, on do nich idzie. Nie było internetu, nie było telefonów, oni się spotykali codziennie. Ja byłam w szoku, jaką można mieć sieć interakcji codziennie. I tam są oczywiście konflikty, tam jest wszystko, tam jest zazdrość dla Ziółka, ale też, no jak mówię, niesamowita taka żywotność tych ludzi. I pan profesor powiedział, że to jest nudne. To jest czasami nudne. Przyszła Helenka. Proszę tak otworzyć drzwi do domu. Tak. Do domu właśnie Piłsudskich. Tak? Wchodzimy. Jak wygląda tak mniej więcej dzień? I on jest codziennie przecież taki sam. Oni rano wstają. Trzeba zrobić herbatę. 3 razy dziennie się parzy herbatę. Bardzo się chciałam dowiedzieć, jaką oni pili herbatę. Herbata była dosyć droga w XIX wieku. I pili herbatę, moim zdaniem, tak jak Piłsudski był do końca życia, w szklance i na takim spodeczku. Nie szklanym, tylko porcelanowym. Bo znalazłam zdjęcie też dzięki Piotrowi Jamskiemu, pozdrawiam, zdjęcie z Belwederu, właśnie w taki sposób pito herbatę. Tak Piłsudski pił herbatę. Całe życie pił herbatę. Oczywiście samowara. Albo Bronisław pisze, nie było herbaty, bo pokojowej nie było. Pokojowej nie było, nie ma herbaty. 4 inne służące tym się nie zajmowały, tylko ta jedna była od herbaty. Więc pito herbatę, oni wychodzili do szkoły, wracali na przerwę, bo było blisko. Mieszkali tak 1,5 ulicy gdzieś do gimnazjum. Więc urywali się na przerwę, uciekali z lekcji. Czasami też była to taka demonstracja, bo tam tak wielkiej polityki to nie ma, chociaż oni żyją tym. Taką manifestacją codzienną, że nie idą do synagogi, do cerkwi. Do cerkwi nie idą, bo jest nakaz. To jest akurat święto za cara, oni nie idą. No i potem wracają, koledzy przychodzą, matka przychodzi, rozmawiają. To jest bardzo demokratyczny też dom. Bo matka z dziećmi rozmawia. To jest rozmowa, to nie jest wydawanie poleceń, tylko rozmowa z dziećmi. Z tymi bardzo różnymi dziećmi, bo jedne mają rok, a drugie 22. To jest taka właśnie taka rodzina. Nie chcę zdradzić wszystkich sekretów, tam jest mnóstwo sekretów. Naprawdę. Tylko jakby pani tak rąbka tajemnicy, jak się układało między Bronkiem a Józkiem?
Jak między braćmi, tak, jak między braćmi. Oni się na pewno kochali, byli bardzo ze sobą związani. Bronek, Broniś, nigdy nie mówić Bronek. To nieprawda, on nigdy nie był Bronkiem, Broniś. Nigdy się jakby zazdrościł Dziukowi. Zazdrościł mu takiego szarmu, takiej swobody, którą miał w towarzystwie. Ale myślę, że on nie odstawał od niego ani trochę. No i sprawa ciotki Stefki, nie będę jej rozwijała, proszę czytać. Dla mnie to Broniś to, no, był już Polak. Kiedy czytasz, on zawsze pierwszy, a ten biedny siedzi. Dziękujemy. To interpretacja dziejów, rozumiem. Można jeszcze ciekawostkę powiedzieć, już tutaj nie ma o tym, ale ja znalazłem rosyjskie materiały z lat 850, gdzie Piłsudskich wyliczono rodzinę jako Litwinów, którzy w domu mówią po żmudzku. To dla państwa, którzy się zajmują tym Józefem Piłsudskim, to jest informacja dość kluczowa. Nie wiadomo, czy to chodzi o tych Piłsudskich, ale to byli Piłsudcy właśnie ze Żmudzi. No i to teraz ciekawe właśnie. Ta książka trzeba, żeby poszła do Telś, do Szabin, bo tam lubię Bilewiczów, Piłsudskich i Butlerów. A tutaj jest dla tych muzeów, to oczywiście taka rzecz, narzędzie dla organizacji wystaw, dla genealogii i dla w ogóle historii Żmudzi, naprawdę. Tak, bo tak właśnie po poprzedniej prezentacji, po poprzednim panelu mamy tak w głowie, że może Bronisław taki bardziej japoński. Profesor mówi, że jednak może on bardziej litewski jest, tak? Ale ja się nie dziwię w zasadzie, że profesor ma takie żmudzki, takie skojarzenia. W tekście mamy informację, że przecież mało kto wtedy chciał się uczyć, uczył się, że Polak uczył się litewskiego, a mamy informację, że Bronisław zainteresowany był od swojego lokaja, tak? Od lokaja ojca. Tak, czyli właśnie jakby od Litwina się uczył. Ten wątek Piłsudskich, nie Bilewiczów, nie Butlerów, tylko Piłsudski, bo on przyjechał, ten Antoni, właśnie ten lokaj, przyjechał z ojcem jeszcze, z majątku ojca, więc on znał litewski i Żmudzin, tak, i on, Bronisław, próbował się uczyć, ale nie widać tam jakiegoś takiego wielkiej gorliwości, bo to tak... No miłość była, krzyż litewski, Żmudzin. Później, tak, oczywiście, tak. Stan świadomości takiej politycznej, tego, co się dzieje, no i wielka polityka. Panie profesorze, czy ma pan możliwość, tak dość krótko, bo już nam się czas kończy, ocenić właśnie na ile w tym dzienniku mamy tej dużej polityki, na ile to ukształtowało, ten czas gimnazjalny ukształtował Bronisia i później jak to ewentualnie w jego przyszłym życiu mogło zaprocentować? Życie Wileńskie. No to jest dość istotny moment, bo to jest taka fotografia przed 1887, kiedy on został wplątany w ten spisek na życie, na zamach na życie Aleksandra III. Także właściwie oglądamy parę lat przed, jak on dojrzewa i właściwie w tym dzienniku, tak jak ja go czytałem, może nie tak wnikliwie jak pani profesor, to właściwie nie ma specjalnych śladów jakiejś fascynacji wielką polityką. No są tam oczywiście elementy, no, co na przykład bardziej jest widoczne dla mnie. Może ja po prostu sam na to zwracam większą uwagę, także to może jest moja wina. Na przykład kwestia stosunku do Kościoła katolickiego, bardzo jest ciekawa, bo ona w dużym stopniu tłumaczy późniejsze, że tak powiem, zachowanie Józefa Piłsudskiego, który był, delikatnie mówiąc, taki no, z rezerwą. No, przynajmniej do pewnego etapu, to powinna pani chyba dodać. No i z Bronisiem była bardzo podobna sytuacja, także oni mieli duże pretensje z racji niewątpliwie ich poglądów ukształtowanych już wtedy i rodziny także, i matki, które były jednak, jak na ówczesne konserwatywne miasto Wilno, to były one lewicowe, nazwijmy je tak po prostu. Tak, no zresztą ten, w ogóle ten tekst, on pokazuje takie przejście obu braci od takiej, bym powiedziała, patriotycznej narracji, takiej popowstaniowo-patriotycznej narracji do socjalistycznej.
bo widać, jak oni zaczynają czytać, jak czytają proletariat, jak czytają też ekonomię polityczną różnych autorów, jakby i to wchodzi. On kończy oczywiście w jakimś momencie, więc te dalsze losy nam umykają, to co najciekawsze, ale w tym tekście już widać. Oni mają kolegów, mają tę spójnię, o której też już dużo pisano, ściągają książki, dyskutują. I bardzo poważnie kształtuje nam się człowiek, prawda? Kształtuje tak. się człowiek od dziecka do już człowieka dojrzałego. Piękne przejście, piękny obraz tego, w jaki sposób można po prostu pokazać na kartkach, no nie powiem kilku, ale kilkuset. I myślę, że właśnie to będzie najlepsze do smakowania po prostu, tak? Do poznania, jak się kształtuje człowiek w tamtych czasach właśnie w Wilnie, pod zaborami. I tyle. Dziękuję Państwu bardzo za wspólną rozmowę. Chciałoby się więcej, niestety nie możemy. Zachęcam też Państwa właśnie do oczywiście zakupu książki. Dzisiaj możemy tego dokonać na naszym spotkaniu w kuluarach. Natomiast oczywiście przez internet w Instytucie Polonika serdecznie zapraszamy. Jeszcze jest cena promocyjna. Nie za długo, także proszę korzystać, a później będzie regularnie. Dziękuję bardzo. Bardzo, bardzo serdecznie dziękuję. To było absolutnie fascynujące spotkanie z końcem XIX wieku z Wilnem. I to, co pan profesor powiedział, to, że to po prostu ożywia nasze myślenie o Wilnie. I gdzieś tam, ja sama dla siebie też to odkrywam, że wiele się mówi Znaczy wiele mówi się o wielokulturowości, o znaczeniu wielokulturowości w historii Polski i o tych dwóch spojrzeniach na zachód i na wschód. A ten wątek taki wschodnio-północny, ta północ jest ciągle jeszcze obszarem do odkrywania dla nas, tak mi się wydaje. I to, że potem Bronisław rzucony jest właśnie daleko na wschód, ale i na północ, że to tchnienie północy też zaczyna być szalenie ważne i istotne. Myślę, że rozmowa jakże głęboka, jakże pouczająca o obu książkach będzie dla nas stanowić powód, motywację i będzie nas zachęcać do dalszych studiów, do dalszych badań, do poszukiwania rzeczy, które zaginęły, które może ciągle gdzieś na nas czekają, a miejsce takie jak nasze muzeum może być właśnie taką przystanią albo zatoką, gdzie te rzeczy chcemy spotykać, myśleć o nich i nimi się inspirować. Bardzo serdecznie dziękuję naszym dzisiejszym panelistom. Dziękuję również wszystkim, którzy brali udział w organizacji tego spotkania, wszystkim Państwu, którzy jeszcze nas obserwują na kanale YouTube'owym. I na tym chciałam zakończyć tę część naszego spotkania. Dziękuję.